Czego do tej pory dowiedzieliśmy się w trakcie naszych rozważań i niniejszego paragrafu? No to będzie taki wstęp jakby do dalszych rozważań. To proszę podniczyć. Proszę. Proszę, Bratkowie. Więc rozważamy temat etapów w której obecności Pana Jezusa. Jest to temat ciekawy między innymi dlatego, że jest bardzo ogólnie pomijany, ponieważ tak jak pamiętamy i jesteśmy świadomi, generalnie cały chrześcijański świat spodziewa się natychmiastowego powrotu Pana Jezusa, tak? Że to będzie po prostu przyjście i wtedy zaczną się dziać magiczne rzeczy. Wszystko będzie się działo w ciągu jednego dnia. Więc o jakichś tutaj etapach można by mówić? W ciągu jednego 24-godzinnego, bo wręcz 12-godzinnego dnia, który jest nazwany dniem sądu ostatecznego, sądem ostatecznym albo podobnie. No, ale jednocześnie tak jak rozważaliśmy, no, sama ilość tych rzeczy, jakie będą miały być zrobione, po prostu no, nie wskazuje na to, żeby tak miało być. Rozważaliśmy także sposób powrotu Pana Jezusa i z naszych rozważań, które tam mieliśmy całkiem długie i które też mamy ponagrywane, zauważyliśmy w Biblii, że to nie jest tak, że ten powrót ma być widzialny. Tylko ma być niewidzialne, a oczy, o których, że każde oko go ujrzy, odnoszą się do oczu naszego umysłu, jak mówi apostoł Paweł. Czyli każdy w pewnym momencie zrozumie, że Pan Jezus jest ponownie obecny. I dzień u Boga jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. I dzień sądu i tysiącletnie Królestwo Chrystusa jest tożsamym okresem, tym samym okresem. Więc dzień tej obecności trwa 1000 lat. No i w związku z tym, między innymi, ma on pewne etapy, o których też Biblia mówi, że one tam będą się odbywały. Tak? I takie główne te podokresy są nazwane paruzją, epifanią, tak, albo apokalipsą oraz bazyleją, gdzie paruzja to jest ten czas, który właśnie jest związany bezpośrednio z samym powrotem. Epifania to jest, bo paruzja oznacza obecność. Epifania to jest jasne świecenie. Apokalipsa to jest objawienie, tak, właśnie ludzkości, że to następuje. A bazyleja to jest królestwo. No i to są takie trzy główne części składowe, które na pewno będą miały i miały swoje, te, które już były za nami, miały swoje, że tak powiem, mniejsze części, ale one są takimi głównymi. I rozważamy właśnie obecnie to, że słowo paruzja jest używane przez Biblię w różnych kontekstach. I w jaki sposób jest ono używane, i między innymi jesteśmy teraz na części takiej, która pokazuje, że pod słowem paruzja Biblia rozumie okres rzęcia, tak? Okres rzęcia, czyli zbierania ostatnich członków kościoła do tak zwanego gumna, tak? Jeżeli oni są pszenicą, to oni są zbierani do spichlerza i oni są zbierani i zabierani, a później następuje czas ucisku, który między innymi kąkol jest palony i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym dowiedliśmy w trakcie rozważań niniejszego paragrafu, że paruzja jest pierwszą i cichą fazą drugiego adwentu Jezusa. To jest takim okresem, w którym świat tego nie zauważa w ogólności, nie rozumie, że
Jest to taki okres, kiedy ludzie robią swoje rzeczy, tak, ale nie zauważają. A dopiero później rzeczy zaczynają się dziać na taką skalę i tak głośno, że ludzie przynajmniej teoretycznie powinni to zauważyć. Jak wiemy z praktyki, mimo to ludzie tego nie zauważają, tak? Wojna światowa miała ich obudzić, powinna ich obudzić, tak? Że oto przyszedł władca, który zrzucił władców autorytarnych i tak dalej, i skończyli się carowie, skończyli się królowie pozamienicznymi, którzy mieli tam jakieś, że tak powiem, bardziej reprezentacyjne rzeczy, no ale no cóż. W każdym razie przestało istnieć boskie prawo królów, boskie prawo władców, boskie prawo kleru. Ludzie przestali w to powszechnie wierzyć. Tak, albo inna rzecz, że Izrael miał zostać zgromadzony do swojej ziemi, kiedy? No po powrocie Jezusa, tak? Już po powrocie. I co? Izrael został zgromadzony, a ludzie uznali, że Jezus jest już ponownie obecny? No nie, że tak powiem, dlatego to jest tak, nie zauważają tego, mimo że jest obecny. No i to szczególnie to było w trakcie paruzji, bo w trakcie właśnie tej epifanii, apokalipsy, to te znaki właśnie zaczęły się pojawiać. Także widać, że już ta paruzja jest, że tak powiem, za nami. Ale jesteśmy właśnie w trakcie tych naszych rozważań i tutaj będziemy mieli akapit, w którym będziemy mieli jeszcze pewne niejasności do wyjaśnienia. No i w każdym razie to, że zauważyliśmy, że pod słowem paruzja między innymi jest używana określenie jako cicha pierwsza faza drugiego adwentu Jezusa, okres żęcia, w czasie którego żnie on pszenicę i kąkol, podczas gdy świat jest nieświadomy jego drugiej obecności. Co paruzja ma też więcej znaczeń, że jest używane znaczenie całego żniwa oraz jest używane dla określenia całego tysiąclecia. Ale o tym będziemy sobie mówili na kolejnych naszych rozważaniach. Na razie jesteśmy w tym właśnie okresie rzęcia. Także dziękuję. No to może od razu przejdźmy do rozważań. Przeczytajmy Ewangelię Łukasza, 17 rozdział, wiersz 34. Co ma tam przygotowane? Raczej. Mówię wam, tej nocy dwóch będzie w jednym łożu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiana. Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. I pytali go, gdzie, panie? A on im powiedział, gdzie jest ciało, tam i zgromadzą się orły. To jest przekład nowa, uwspółcześniona Biblia Gdańska. Pytanie jest takie, czemu w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział 34 jest mowa o nocy, skoro rozważamy paruzję, a paruzja generalnie rzecz ujmując jest dniem. I w wersecie 31 jest mowa o dniu,
Nocą natomiast jest Epifania. Proszę o podniesienie. Proszę. Proszę. Ja to pytanie przygotowałem, więc wyjaśnię, o co mi chodziło. Nie? Że to jest. No, kwestia jest taka, że jak czytamy sobie, tutaj już były przeczytane słowa od 34 do 37, a przeczytam od 31. Że onegoż dnia był niby kto na dachu, a naczynia jego w domu niech nie zstępuje, aby je pobrał, a kto na roli niech się także nie wraca do tego, co jest powrót. Pamiętajcie na żonę lotową. Kto bykolwiek chciał zachować duszę swoją, straci ją, a kto bykolwiek ją stracił, ożywi ją. I 34. Powiadam wam, onej nocy będą dwaj na jednym morzu, a jeden wzięty będzie, a drugi zostawiony. I tak dalej, co już było czytane. Tak? No więc mamy w 31 wersecie tego dnia, jeśli by coś się stało, tak? A 34 werset tej nocy. No to czemu tutaj jest mowa o dniu, a tutaj jest mowa o nocy? A poza tym, z naszych różnych rozważań wiemy, że paruzja jest opisywana jako dzień, tak? Że ona jest okresem dnia. Dlaczego jest okresem dnia? No bo wyszło Słońce Sprawiedliwości, tak? Pan Jezus przyszedł na świat. No to jak to może być nocą? A ten werset mówi o tym, że tej nocy będzie tak, że dwaj będą na jednym morzu i tutaj będą się rzeczy działy. I jak szykowałem te pytania, no to mnie tak to mocno zastanowiło, że przecież zawsze mówiliśmy o tym, że paruzja jest okresem dnia. A tutaj nagle jest mowa o nocy. I werset 31 też mówi o tym dniu, tak, że jeśli tego dnia ktoś będzie na dachu, czyli na publiczną służbę będzie robił i tak dalej. Kto będzie na roli, który będzie miał jakąś pracę nad ewangelizacją i tak dalej, to też nie wraca do tego, co było wcześniej, tylko niech się zajmie sprawą której obecności i tym, co się trzeba robić w trakcie owej, w której obecności. I tak dalej. No i się nad tym zacząłem zastanawiać, tym bardziej, że tutaj brat Johnson w naszym akapicie mówi o tym jako o rzeczy oczywistej. A dla mnie to wcale nie było takie oczywiste. I tutaj między innymi, jak sobie zacząłem szukać, to jeszcze poprosiłem o pomoc brata Wiktora i on mi jeszcze znalazł kilka tutaj fragmentów. Na przykład Treniszcza Prawda, numer 288, 289, ma bardzo krótką wzmiankę, że jest tutaj w tym fragmencie 34 do 36 wersetu, że jest to noc czasu końca. O! Noc czasu końca. W Treniszczej Prawdzie numer 370, na stronie 184 jest taki fragment. Noc wymieniona w Ewangelii Łukasza, rozdziale 17, wersecie 34, nie może odnosić się do Epifanii, ponieważ żęcie było paruzyjną pracą. Owa noc więc musiała się rozciągać w tej części na paruzję, która nigdy nie jest nazywana nocą, gdy występuje tylko sama. Dlatego noc u Łukasza 17:34 musi być czasem końca. No tak, ale to jest wnioskowanie, że tak powiem, z harmonii z innymi rzeczami. Natomiast, ale ktoś powie, no ale przecież tutaj masz noc, to czemu ty wyciągasz takie wnioski? No i to tak dla mnie takie wcale nie jest jasne. Jest jeszcze taki wykład pod tytułem Wzburzanie gniazda, tak? Ale tam jest bardzo krótko tylko, że jest to ciemna noc żniwa, która pod wieloma względami jest nocą. I nie będziemy wchodzić w szczegóły, więc ktoś nie wchodząc w szczegóły uniknął Tak. odpowiedzi, czemu to jest noc. I się tak zastanawiałem, ale przypomniałem sobie o troszeczkę innych miejscach i tak dalej, że jednak ten okres, w której obecności jest nazywany także nocą. I to przez Pana Jezusa. I tutaj mam taki fragment, to jest Tęsza prawda, rok 1929, strona 38, ale to, że tak powiem, to jest coś, co my znamy tak czy inaczej. Że
Północ z przypowieści o 10 pannach z Ewangelii Mateusza, rozdział 25, wersety 1 do 12, tak? Czyli, że było 10 panien, 5 mądrych, 5 głupich, które wszystkie miały lampy, ale się nagle okazało, że przyszedł oblubieniec, tak? Że o północy przyszedł oblubieniec i część miała ten olej w lampach, a część nie miała. No. I że ta północ, tutaj czytam, była w kwietniu 1877 roku, kiedy ogólna proklamacja, czyli to ogłoszenie, o której obecności Chrystusa się rozpoczęła. Noc tej przypowieści zaczęła się w październiku 1799 roku i kończy się w roku 1954 z końcem Epifanii w ograniczonym znaczeniu. Co również dowodzi, że gdy w kwietniu 1877 roku rozpoczął się okrzyk „Oto oblubieniec”, odbywało się wtedy żęcie. Tak? To są słowa klucze. Wobec tego ta noc kończy się w 1954 roku, to jest w czasie początku jej zachodzenia na królestwo. Tak. Czyli w połowie tego okresu była północ, a chwilę po północy, tak, zaczął być krzyczany okrzyk, że oto oblubieniec. Nie to, że jak jest w różnych polskich przykładach, oto oblubieniec idzie, tylko że oto oblubieniec, on już tu jest. Tak? Czyli, że Jezus już przyszedł, no i teraz co? No i teraz trzeba szybko iść, bo on tu już jest, ten oblubieniec. I jeżeli to jest północ, to jest środek nocy, tak? I w dodatku tutaj jest mowa o żęciu, ponieważ są wybierane osoby, tak? Ścinane. Jedne miały olej, drugie nie miały, tak? I pszenica, i konkol jest zbierana. Czyli widać, że tam się rzeczy dzieją. Tutaj będziemy jeszcze to rozważać za chwilę, ale w tym momencie widać, że mimo, że z pewnego punktu widzenia ten okres jest nazywany dniem, to z drugiego, tak, jest ta przypowieść o 10 pannach, w którym ten sam okres, w którym przychodzi Pan Jezus, jest nazywany nocą. I dlatego tutaj, w tym wersecie 34 do 36 jest mowa o tym, że onej nocy będą dwaj na jednym łożu, tak? Jak było tych 10 panien, to dopóki było 10 panien, to one wszystkie były pannami, żadnych różnic nie było. Ale się nagle okazuje, że jedne miały, ale drugie nie miały. A tutaj jest, będą dwaj na jednym łożu, jeden wzięty, drugi zostawiony. W jednym młynie, czyli wspólnie rozważają prawdę. Jeden wzięty, drugi zostawiony. Tak? Widać tą równoległość, że też było to rozdzielanie, czyli to rzęcie, oddzielanie jednych od drugich i od miejsca, w którym oni byli. No i to jest właściwie streszczenie całego naszego akapitu, a teraz będziemy to sobie rozważali, że tak powiem, w mniejszych etapach. Także ja miałem naprawdę duży kłopot, jak się do tego zabierałem, więc mam nadzieję, że teraz to jest łatwiejsze. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Ja myślę, że jest jeszcze jeden punkt, jedno jeszcze spojrzenie można rzucić na te myśli, a mianowicie takie, że to w zależności od punktu widzenia. Czy to jest dzień, czy to jest noc. No, jeszcze raz wróćmy na chwilę do tych myśli, gdzie mówię nam, tej nocy dwóch będzie w jednym łożu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. No co to znaczy? Że jeden zauważy prawdę i ją przyjmie, a drugi jej nie przyjmie. I dlatego, co tą prawdę przyjmie, to już będzie dzień, bo on zobaczy no, piękne widoki tej prawdzie, a dla tego drugiego będzie dalej noc, bo tam się nic nie zmieniło. On dalej jest w tym łożu. To samo dwie będą mleć razem, czyli tam będą pracować nad
podawaniem, nad przygotowaniem pokarmów. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czyli jedna otrzyma prawdę i dla niej już zacznie się dzień, bo będzie widziała te rzeczy, natomiast ta druga nie, nic w ogóle w tym nic nie zobaczy. Dalej noc. I tak dalej, na polu i tak dalej. To chodzi o to, kto na to patrzy, tak? Z jakiego punktu widzenia? Dla jednego jest dzień, dla drugiego noc. Dla kogoś, kto zobaczył piękno działania Jezusa, przy którym jego przyjściu, no to dzień się otwierają piękne widoki. A dla kogoś innego, no jak? To przecież zawsze tak było. Zawsze tak było, się nic nie zmieniło. Od wieków i jeszcze dalej. Jak sięgnąć, to nie. To jest. Jest noc. Dalej. Nic nie widać. Dziękuję. Dziękuję. Czy jest ktoś? Pytanie B. Co pokazuje porównanie wersetu 27 z wersetem 28 z Ewangelii Mateusza, rozdziału 24? Odnośnie okresu czasu, jakiego dotyczy ten fragment oraz znaczenia światła i kwadriny. 24 rozdział Mateusza, poczytamy to, dwa wersety 27 z 28. Poczytanie. Poproszę. Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Bo gdziekolwiek będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły. Dziękuję. Ja odniosę do pytania. Które to pytanie? Drugie. Chodzi o porównanie tych dwóch wersetów. Proszę. Proszę, brat. Bo tutaj mamy w obu tych fragmentach, które nas interesują, czyli i w Ewangelii Mateusza w wersecie 28, i w Ewangelii Łukasza, rozdziale 37, mamy strasznie zagadkowe słowa Pana Jezusa, które tak jakby totalnie wyrwane z kontekstu mówi o tym, że bo gdziekolwiek będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły, nie? Gdzie będzie parnina, tam się zgromadzą i orły. I to w ogóle nie wiadomo, czemu i po co, tak jakby. Bo będziemy się nad tym zastanawiać, że jednak jak się nad tym zastanowimy, to jednak będzie to miało swoje znaczenie. Niemniej, one oba występują w konkretnym kontekście. I nie wyrywając ich z kontekstu, jest tutaj mowa, tak, 27 i 28 werset, że albowiem to się dzieje, tak będzie i przyjście, potem, bo gdziekolwiek będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły, a 29, a zaraz po utrapieniu onych dni. Czyli widać, że cały czas mówi o tym samym czasie, tak? Czyli że w czasie, że te słowa dotyczą tego okresu. Czyli że jest tutaj mowa o tym, że te rzeczy, to zbieranie się dookoła tej padliny ma miejsce właśnie przy powrocie Pana Jezusa, tak? Że gdzie się pojawia ciało, tam się pojawiają też i orły. I one się zaczynają dookoła do niego gromadzić. Tak? Czyli, że coś się dzieje w czasie, kiedy ta padlina się pojawia. Tak? I że nie było ich wcześniej, tylko właśnie w tym momencie. Ona się pojawia
I te orły tam nie są wcześniej, zanim ta padlina tam będzie, tylko one przylatują dopiero w momencie, kiedy ta padlina się pojawia. Tak? I one się tam pojawiają, to jest bardzo istotne. I pojawiają się tam nie bez celu, nie bezsensownie, tylko wtedy są tam zgromadzane i są przyciągane obecnością właśnie tego ciała. Tak, więc widać, że to porównanie pokazuje, że to się będzie właśnie w tym okresie i będzie związane z tym gromadzeniem. A rozważamy, że paruzja oznacza okres tego właśnie zgromadzania, tak? Tego rzęcia, czyli przyciągania. Jednych przyciągnie, innych nie przyciągnie, tak? A padlina nie przyciągnie, nie wiem, na przykład mew albo dzięciołów, tylko przyciągnie orły. Tak? Bo tam niektóre przekłady mówią o tym sępy, ale z pewnych względów wiemy, że bardziej odpowiednim symbolem są orły, ale to jest już kolejna rzecz. Dziękuję. Co to było? Bardzo rozległe to to jest drugie pytanie. A tu też jest Łukasza 27-28 rozdział, tak? I tutaj, jeśli mogę, to jeszcze tutaj fragment tego pytania, że porównanie odnośnie znaczenia światła i padliny. To tutaj widać, że w tym wersecie 27 i 28 jest porównanie. W 27 jest mowa o błyskawicy, tak, że tak jak błyskawica wychodzi, to w 28, że bo gdziekolwiek będzie ścierp, tak, czy ta padlina. Czyli jest tutaj tak jak może inaczej. Jak w poezji hebrajskiej jest tak czasami, że są te paralele. Czyli w jednym wersecie jest mowa to samo, co w drugim wersecie, tylko jest to ujęte innymi słowami. I tutaj poniekąd jest podobna konstrukcja, że myśl pozostaje ta sama, ale są użyte inne obrazy. Albo tak czasami, jak tłumaczymy innym osobom, to chcąc mu to wyjaśnić, używamy innego przykładu. Że jak nawet tego przykładu nie zrozumie, to zrozumie inny przykład. Ale w związku z tym oba przekłady muszą się na siebie przekładać, tak? I muszą być odpowiednie z pewnego punktu widzenia. No i tutaj jest mowa o tym świetle, tak? Nie ta błyskawica, bo tam rozważaliśmy, że tam nie ma mowy o żadnej błyskawicy, tylko o świetle słonecznym, które się pojawia ze wschodu słońca i idzie na zachód, tak? Czyli na początku budzi, tak, te osoby, które są i które zwracają na to uwagę, a pozostali mocno śpią. No i to światło zaczyna sprawiać, że niektórzy się budzą. I podobnie w 28 wersecie, gdzie będzie padlina, tak, czyli to światło jest równoległością tej padliny, że ono tam budzi, a tutaj budzi, pobudza do aktywności te orły, które się zlatują. Tam ludzi do wstawania, a tutaj orły do przylatywania, żeby się gromadzili, tak jak tam się gromadzą i zaczynają działać w związku z tym, tak też i tutaj ludzie się zaczynają gromadzić w związku z tym. Czyli jedno i drugie mówi o tym samym okresie czasu i o tym, że pewne osoby będą gromadzone wokół pewnej rzeczy, tak? Pewnej idei, pewnego działania, pewnych rzeczy, które się będą działy. Dziękuję. Proszę. Ja myślę, że te wiersze, ten Mateusza, 24 rozdział i 27 i 8 wiersz, to jest taki przykład tego, jak tłumacze Biblii zrobili wszystko, co mogli zrobić, żeby przypadkiem ktoś czegoś z tego nie zrozumiał.
Zakładam, że sami byli w błędzie i dlatego ten błąd no, rozpowszechniali. Mówi, bo jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie, jest widoczna aż się, przepraszam, jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Są dwa błędy wciśnięte w jeden wiersz. Raz. To słowo astrape, ono rzeczywiście znaczy błyskawica, ale ono ma trzy znaczenia. Drugie znaczenie to jest blask, a trzecie to jest światło. I zamiast napisać, że tak jak światło pojawia się na wschodzie, a gdzie się światło pojawia? Nie na wschodzie? No na wschodzie, jak słońce. Zresztą tu wiersz wcześniej pisze o tym, że sugeruje od wschodu słońca, mówi. Tak jak błyskawica pojawia się na wschodzie słońca. Jaka błyskawica się pojawia na wschodzie słońca? Na wschodzie słońca, od wschodu słońca, od wschodu pojawia się światło. Tak należało to przetłumaczyć. No ale no jak można przetłumaczyć światło? To było takie zwykłe. To trzeba zrobić coś niezwykłego, żeby to błyskawica właśnie ma się pojawić. Bo tak, bo my tak sobie życzymy. I dalej, następny błąd w tym samym wierszu. Tak będzie i przyjściem Syna Człowieczego, gdzie tu jest użyte słowo paruzja. Paruzja znaczy obecność. I znowu następna, w tym samym wierszu, ustawienie dwóch błędów jeden za drugim stanowi o tym, że ten wiersz jest niezrozumiały i dzięki temu masz czekać, nie wiesz na co. Nie wiesz na co masz czekać. I będziesz, a czekaj sobie. Czekaj sobie, aż będzie błyskawica na wschodzie słońca. A co to jest błyskawica? No błyskawica to jest nagły ładunek światła, który ciebie raz zaślepi, a za chwilę zgaśnie. I po tej błyskawicy będziesz bardziej nic nie widział niż przed tą błyskawicą. Bo przed tą błyskawicą jeszcze jakieś tam gdzieś gwiazdy, coś tam troszeczkę światła było. A może od księżyca, może od gwiazd. Gdzieś tam troszeczkę światła. Natomiast po takiej błyskawicy człowiek nic nie widzi kompletnie, jest zaślepiony. No i to o to chodziło, o ten obraz, tak? Żebyś był tak zaślepiony, żebyś nic nie widział. No i mówi, że będzie przyjście Syna Człowieczego. Nie, obecnością Syna Człowieczego. Obecność będzie, czyli że jeżeli to światło będzie wschodziło od wschodu i będzie świeciło coraz jaśniej, jaśniej i jaśniej, no to będzie świadczyło o obecności Syna Człowieczego. Nie o momencie i ślepniesz i nagle Syn Człowieczy się pojawi. Nic nie widzisz, bo jesteś ślepy, bo przez chwilę zostałeś zaślepiony. Odwrócenie znaczenia tego i to, ale to problem nie w jednej Biblii, to we wszystkich polskich przekładach. Ja niestety jestem polskojęzyczny, innych nie znam, ale w polskich przekładach we wszystkich, łącznie z przekładem Świadków Jehowych, który jest podobnież tak skorygowany, że się bardziej nie da. Da się, bo jeszcze te rzeczy nie zostały skorygowane. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Mam tutaj pewną rzecz, tylko chcę ją pokazać. Momencik.
Jest taki filmik, który ostatnio widziałem, który pokazuje właśnie to wyobrażenie, jakie mają na temat tego, jak to będzie z tym powrotem Pana Jezusa. Jest taki dość, tak powiem, o, właśnie go znalazłem, sekundkę, ja go tutaj udostępnię. Jest filmik, o, i się zaczyna dziać. A, no jest obłoczek. Jest obok i jest wybuch bomby atomowej gdzieś nad jakąś Obłoczek. stolicą świata, nie? Wiadomości z Armagedonu. Jest mowa. O, tutaj wnikają jakieś, jest pokazany cmentarz. I światełka wnikają w miejsca, gdzie tam są Tak, te, tak, tak? tak, tak. I są zabierane duszyczki, ale jeden jest taki grób, który miał, o, tutaj ja to cofnę, zobaczcie, że jak zabierane są te duszyczki tych ludzi, to nie jest zabrana duszyczka z grobu, na którym była gwiazda Dawida, nie? Aha, Widzisz? gdzie tu była gwiazda Dolina? Aha, Aha, jest. tutaj. Jest grób Aha, wydatny. faktycznie, I tak. no, dusza nie została No, zabrana. nie, to. Tutaj Poczekać, poczekać. są zabrane. I tutaj ktoś jest gdzieś na jakimś polu, tak? I zaczyna klękać, bo to coś się dzieje właśnie. No, a ja mówię, bomba atomowa Taki wybucha. został zabrany. Tak. I tutaj zaczyna się dziać. I stoją aniołowie na jakichś murach. Trąbią Faktycznie ktoś na na koniu. koniu, tak, jest i z koroną, i w różnych tych kolorach. Siedzi sobie, czyta, widzi właśnie ktoś i szczęka mu opada, książka wypada z ręki, patrzy się, co się dzieje, a tutaj wojsko niebieskie, Tak, tak, tak. na obłokach. W Afryce też. Murzyni patrzy, a tam cała masa murzynów, nie? Że w każdym kolorze skóry. Jakiś tenisista idzie. Dzieją się niesamowite rzeczy, że w Indiach też patrzą, co się dzieje. O, co to miało być? Przecież my inaczej wierzymy, a tutaj przychodzi w obłokach Tak. ktoś. I na koniu Co to się nawet. dzieje? I dopiero wtedy, że tak powiem, no, zgromadzają się ci ludzie. I tam w różnych społecznościach wychodzą z samochodu, patrzą na to, jak to tam się dzieje. No i generalnie to jest koniec. I to jest takie właśnie wyobrażenie tego, co się będzie działo. Nie mając nic wspólnego No z tym, tak, o czym mówimy. no No, tak, no. ale właśnie takie są spodziewania. Takiej sensacji jakiejś, nie? Ale dziwisz się, że takie spodziewania, jak i takie jest tłumaczenie Biblii? Jak Biblia jest tak przetłumaczona, żebyś przypadkiem nie mógł, coś z niej nie zrozumiał. Danusiu, coś mówiłaś, wydaje mi się, a nie słychać. Mówię, że ludzie sobie różne rzeczy wyobrażają, nie? Takie, czuję sobie tam w głowie gdzieś poukładają, że tak powinno wyglądać, a nie inaczej. Natomiast no, to nie ma nic wspólnego z tym, co jest napisane w Biblii. No i tak. Czyli jakieś. I teraz weź komuś powiedz, że nie, Pan Jezus przychodzi po Nie cichutku jak wyobrażam. złodziej w nocy. Tak. Jak złodziej w nocy, to tylko dlatego, że się nie spodziewał, przybył. Nie? Tak. Takie jest ta informacja. Dziękuję. Nie coś takie niezwykłe. No, ale dobrze, to jest. Może nie aż tak ważne. A osoby, które po prostu tego nie rozumieją, może to nie jest aż tak ważne. Może to ważniejsze.
Dobra, przejdźmy do pytania C. Jakich elementów składowych składa się żniwo? Proszę. Bo tak jak mówiliśmy, że te okresy miały swoje mniejsze okresy, tak? Albo jakieś różne inne podziały. A ponadto można też powiedzieć, że każda jednostka poniekąd jest traktowana indywidualnie, tak? Że to nie jest tak, że ze wszystkimi równocześnie dzieje się tak samo. No, ale to jest troszeczkę już inna rzecz. W każdym razie można powiedzieć, że rzęcie to jest tylko jeden z etapów pracy żniwa, tak? Że żniwo to jest dłuższy okres czasu i będziemy rozważali, że paruzja jest określeniem także dla całego żniwa, nie tylko dla okresu żęcia. Bo żęcie jest pierwszym z siedmiu etapów żniwa. Tak? Żniwo można podzielić na siedem etapów. I pierwszym z nich jest żęcie, tak? Czyli zaczyna się wtedy, jak ten, powiedzmy, kombajn wjechał na pole, albo ktoś, człowiek z kocą wszedł. Nie, nie, sierpem. Ani kombajn, ani człowiek z kocą, z sierpem, sierpem. Tak. No tak, tamtych to był sierp. Ja już mówię o współczesnym. Ja tamte czasy pamiętam z doświadczeń osobistych, kiedy sąsiedzi, myśmy już sierpem nie żeli, ale sąsiadów mieliśmy takich, że inaczej się u nich nie drzeło jak sierpem. I wstawali, znaczy na polu były już o 4 rano i zaczynali pracę. I sierp, zanim myśmy wstali, to oni już mieli obkoszone tam kawałek, a później stopniowo dalej. Także bo przedstawianie kombajnu w tej chwili to nam, że tak powiem, upraszcza i spacza trochę ten obraz, który to tu jest. Jest mowa bardziej o hurtowym, nie? Tak, tak, tak. To jest bardziej o tym żniwie ziemi. Raczej tak, raczej tak. Ale w każdym razie, żęcie, czyli jak wchodził żeńca, tak, ten kto ten żniwiarz na to pole i nie na to pole, tylko na to konkretne pole i ścinał właśnie to zboże. Następnie i co on z tym robił? To nie to, że on brał i no ściął, no to rzucił na ziemię. Nie? Tylko musiał związać dokładnie, tak? Czyli to rzęcie to jest no, ścięcie z tego miejsca, w którym by on był, tak? I to, później go je wiązał. Czyli gromadził w społeczności o podobnych wierzeniach. Tak? Taki odpowiednik, że to jest gromadzenie w społeczności o podobnych wierzeniach. Tak? Albo lokalnej, po prostu organizowanie w zbory. Albo w jakieś inne społeczności, które no, podobnie się rozumiejące, żeby stanowiły jedną jakąś tam całość. Później to był drugi etap. Później suszenie. Suszenie. Co odpowiada ich rozwojowi, własce, wiedzy i w służbie. Tak? Czyli żeby to doprowadzić ich do stanu nadającego się do dalszego działania. Nie tak prosto z pola, mokre, nieprzygotowane, bo jak będzie mokre, nieprzygotowane i tak dalej, no to zgnije i do niczego się nie będzie nadawać. Trzeba przygotować. Później kolejny etap to młócenie. Młócenie, czyli próbowanie w celu wzmocnienia ich charakteru. No, różne obijanie ich, tak? Następnie przewiewanie, czyli poddawanie wiatrowi, tak? Też różnym tam doświadczeniom, które mają na celu oddzielić od osób postronnych. Że nawet delikatne, no bo wiatr, to wcześniej było młócenie, tak? Żeby to pouderzać. A tutaj no, na wiatr.
Ja pamiętam, statusiem kiedyś przewiewałem Ostropes akurat to był, nie? Na czym polega przewiewanie? Podrzuca się do góry i ziarna opadają, a plewy, różne zanieczyszczenia, które są bardzo leciutkie, to ten wiatr doświadczeń je odpycha. One sobie zrywane są, gdzieś tam. Wiatr porywa je. No i one sobie idą gdzie indziej. Więc tutaj następuje przewiewanie. Później jest przesiewanie, czyli odłączanie od niewiernych oraz od częściowo niewiernych. To znowu widziałem niedawno taki właśnie jak taki film, w którym ktoś pokazywał, jak przesiewa ostropest. Tylko, że on to nie przesiewał takim sitem, takim konkretnym, tylko on miał taki podwójny ślibak, którym grawitacja brała i odrzucała te rzeczy. Czyli on wrzucał na górze, a tam był ślimak, którym nabierając Tak zwana prędkości, żmijka. no właśnie, on mi co on mówił. No i że te wszystkie ziarna, które nie były idealne, tak? Wielkości. Nie miały idealnego kształtu, też były odłączane od tych, które miały idealny kształt. To jest bardzo ciekawe, bo skoro miały nieidealny kształt, ale to też były ciągle te dobre nasiona, ale nie miały idealnego kształtu, tak? I to jest bardzo ciekawe, że jest tutaj właśnie ta mowa o tym przesiewaniu, że to nie tylko jakieś paprochy tutaj są odsiane, czy różne inne takie rzeczy, które tam są nie takie, ale wszystkie, które nie spełniają pewnych wymagań w trakcie Niewykwalifikowane ziarno. tych różnych rzeczy, te, które są zdeformowane, czyli te częściowo niewierne osoby, są odłączane od tych, które są całkowicie wierne. No i wreszcie siódmy to jest składanie do spichlerza. Tak? Czyli zbieranie już do miejsca docelowego. No i na tym właśnie z takich elementów składa się żniwo. Jeszcze raz je wymienię. Żęcie, wiązanie, suszenie, młócenie, przewiewanie, przesiewanie i wreszcie składanie do spichlerza. Dziękuję. Zakończyli. Jeszcze chwilkę, tylko Zakończyłem, prawie już. ja chciałem powiedzieć, że ten proces żniwa działał również w drugą stronę, to znaczy, no bo Gabryś tutaj dokładnie określił te procesy, które działały na tych, którzy byli zabierani, tak? Czyli zabierani do tego pokarmu, do tego Spichlerza. no, tego mięsa, czyli ścierwu, tak? No a ci, którzy byli zostawiani, co się z nimi działo? A ci byli wiązani w celu przygotowania do spalenia. Tak mówi, że pszenicę zbierzcie do gumna, ten konkol zwiążcie i w snopy i do spalenia. Czyli, że ten proces alternatywny, tak jak tutaj były te procesy oczyszczające dla pszenicy, dla tych wierzących, tak dla tych, którzy nie przyjmowali prawdy, nie było procesów oczyszczających czy jakichś temu podobnych, tylko były procesy takie, Zbierający. tak, takie. Nas coraz więcej. Dokładnie, nas coraz więcej. My tu potężną organizacją, kto nam to zrobi? No i właśnie to było gromadzenie w celu spalenia. Dziękuję. Jeszcze ktoś?
Dobrze, to na tym punkcie C zakończymy nasze rozważania. Zostawiając jeszcze, no jeszcze sporo jest do rozważenia. No to jeśli, chyba że są jakieś pytania, no to nie wiem. To, jeśli nie ma, no to dziękujemy. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.